Po zdrowie stażowe pod takim hasłem w Śmiglu odbyła się sportowo-charytatywna impreza, z której dochód przekazano na rehabilitację podopiecznych Stowarzyszenia Światło Nadziei. Organizatorami wydarzenia była śmigielska filia klubu TRZW z Kościana oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Światło Nadziei. Do śmigielskiego Centrum Kultury zaprosili mieszkańców, by wspólnie z nimi aktywnie spędzić popołudnie. Chłopaki, wymyślając ten klubik, nazwali go od nazwy pociągu TRZW, bo jadąc w linii ileś tam osób, tworzą szybki pociąg. No i tak do dzisiaj się bawią i od tego pochodzi sama nazwa klubu naszego. Ale bawią się w co? Bawimy się ogólnie w sport, o promowanie zdrowego stylu życia, które jest teraz na topie, no i które chcemy rozpowszechniać, bo ta świadomość jest coraz większa, tym bardziej w tak małych miejscowościach jak Śmigiel i pobliskie małe miejscowości. Śmigiel otwarty jest na tego typu inicjatywy. Patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Małgorzata Adamczak. Dobry przykład dawał Marcin Jurga, który jest wykwalifikowanym trenerem biegania. Na imprezie prowadził zajęcia z rozciągania mięśni. Pani burmistrz też dużo takich inicjatyw ma, na przykład biegi powstańcze, które były cykl biegów powstańczych. Teraz zrobimy to po zdrowie STRZW i myślę, że to nie pierwsza i ostatnia inicjatywa. Na kilka godzin Śmigielskie Centrum Kultury zamieniło się w klub fitness. Było w czym wybierać. Mamy zumbę, szaloną zumbę. Równocześnie na drugiej sali odbędzie się też maraton spinningu prowadzony przez naszą instruktorkę. Półtora godziny mieszanych profili. Są tam osoby bardzo aktywne, sportowcy, ale też będą uczestniczyły dziewczyny, które pierwszy raz może zarażą się tym sportem, więc łączymy kilka aktywności. Podczas imprezy można było zakupić rękodzieło oraz fit muffinki wykonane przez uczestników kościańskich warsztatów terapii zajęciowej. Dochód z imprezy w całości został przekazany na rehabilitację podopiecznych Stowarzyszenia Światło Nadziei.